Hej! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Siegius Arena. Kolejny... Teraz, który to już odcinek? Szósty. Sorry, nie pamiętam. W momencie, kiedy ja to nagrywam, to dopiero drugi odcinek widzieliście, tak? Umówmy się, także wyobraźcie to sobie mniej więcej. A teraz co robimy? Idziemy do sklepu z zakręciami, ponieważ coś nam tam się pojawiło i musimy się upewnić, co to jest. Okej, to na pewno nie są czary, bo tutaj są zablokowane, ale... Chwila, cóż to jest? Okej, czyli to ma jakiś... Teraz, co to ma? To chyba coś z widownią ma wspólnego. Ale czy to jest opłacalne? Dobra, mamy też trójzęby. Huge potion! Ile to kosztuje? Matko bosko kochano. Ale kupimy sobie zapas, bo jesteśmy bogolami i nas stać. Chociaż zarabiamy mniej hajsu przez tę broń, którą sobie wybraliśmy pod koniec poprzedniego odcinka. Dobra, 10. misja. Healer super... Okej, czyli tutaj mamy praktycznie samych magów plus mamy jednego bardzo dobrego żołnierza. To znaczy jeden typ, bo nie wiem, czy będzie jeden sam w sobie. Ale widzicie, znaczy w poprzednim odcinku ten... Można było zaobserwować, że te misje nie są takie równe pod względem trudności. Okej, ile tu jest faz? 6. No dobra, jeżeli tak mają wyglądać wszystkie fazy, no to okej, może tak być. Ja jestem jak najbardziej za. A nie, to ty jesteś tym superiorem, to wy nie jesteście tacy silni. To nie jesteście tacy silni, co wy tam... Czego ja się tutaj boję? Znaczy nie, ja się nie boję, ja jestem super gladiatorem, ja się nie boję tego. Wy mi tu macie do zaoferowania. Okej. Tego najpierw ma złoty... Ma złotą czaszkę na głowie. To już nie są przelewki. Turniej magiczny. Coś jak Harry Potter, tylko że ja ich nawalam z buzdyganów, nie? Czy co to tam jest? A, jeszcze ty zostałeś. Słuchaj no. Nie ma tak. Nie ma tak łatwo. No dobra. Okej, nie wiem za bardzo, co oni mają za moce. Znaczy tutaj widziałem, że oni nie mają jednolitych tych mocy. Możliwe, że mają dwie naraz. Że opanowali je jakoś, ale... Na razie to nie wygląda zbyt trudno. W tej fazie pewnie będę już musiał użyć miksturek, ale i tak sam fakt, że używam ich dopiero w tej w piątej fazie, no jest to dosyć pozytywne. Okej, tu jest już gorzej, bo oni nie mają przyparte do muru. Więcej jest tych żołnierzy, a mniej jest magów. Ale to też jest do zrobienia, jak najbardziej. Okej, hajs. Walka walką, ale no, pieniądze też są ważne. Jak na kapitalistę rzymskiego przystało. Słuchaj no. Właśnie. No i ciebie też mamy z głowy. Jeszcze jeden i... A nie, jeszcze dwóch. Dobra, jeszcze dwóch. No to niech będzie jeszcze dwóch, spoko, ja tam wytrzymam. No i teraz panowie macie... przesrane. Ciekawe co wymyślą. Czekam na jakiś atak, jakiś super atak. Zaskoczcie mnie czymś, no. Zaskakujcie mnie.
To miało być to zaskoczenie, tak? Tylko tyle. No i tak właśnie się powinien zaczynać każdy odcinek. Moim zwycięstwem. Ja wiem, że w tamtej poprzedniej bitwie dostałem tylko 2 gwiazdki, ale nie ma takiej siły, żebym to powtarzał. No dobra. Zbroja, ważna rzecz. Bardzo ważna nawet. Dlatego zobaczmy, cóż nam tutaj oferuje zbrojmistrz, tak można cię nazwać? Dobra. Oczywiście kupujemy wszystko, bo nas na to stać, ale mam nadzieję, że nas stać. Tak, kolorystycznie zmieniamy sobie te peleryny, biała jest najdroższa, jak na razie. Kurde, ale tego hajsu jest coraz mniej. Mamy 2090 fanów. Tak, podziwiajcie mnie. Jest co podziwiać, to prawda. Dobra, może na razie nie kupujmy sobie miksturek. Mamy 4. No, to jest sporo. A niestety gotówka nam się zmniejszyła. 11. misja. O Jezu. Captain Defender. Brutal Behemoth. Dobra, czyli mamy Behemota. Tego ulepszonego. 3 magów, w tym 1 atakujący i 2 żołnierzy, którzy nas atakują. No dobra. Ile faz? Znaczy też fazami nie ma się co sugerować, jak zresztą zauważyliście. Ale chcę wiedzieć, na czym stoję przynajmniej. Okej, 5 faz. No nie, jeszcze wy, dobra, ta walka na pewno... Nie, jeszcze ci złoci i ten, to jest... Słuchaj no. Właśnie, żeby tak ci się umarło. Okej, to już mi się przestaje podobać. Tak, definitywnie mi się to przestaje podobać. Tutaj zapewne utknę na trochę. Ty. Wiem, że jesteś silny, ale to i tak nie zwalnia cię od szanowania mnie. O tak, moi ulubieni żołnierze, jak ja was kocham po prostu. Spokojnie, mojej broni starczy dla każdego. Starczy jej dla każdego, więc jak ktoś chce, to może podejść sobie. O właśnie, fajnie, że mnie posłuchałeś. Kolejna faza? Ano tak. Dobra. Hajs, hajs, hajs. Gdzie tu jest hajs? Kurde no. 2 duże miksturki. Już zużyłem. A jeszcze to nie jest... Jeszcze na pewno minimum 1 zużyję, więc... Oj, nie będzie to łatwe. Zastanawiam się, czy brać te duże, czy może wziąć... czy może na razie brać te średnie. To jednak są wydatki. Miałem wynik tutaj 5-cyfrowy, a teraz no już nie jest tak fajnie, już nie jest tak bogato, jak było przedtem. To już nie jest to samo. Jezus Maria, co tutaj się dzieje? Jak ja mam was zabić? Jezu, co to było? No, powiem, że jestem trochę zaskoczony. Wspominałem coś o średniej miksturce, nie? No to chyba jednak wezmę tę inną, bo... sobie po prostu nie wyobrażam tego, żeby...
mieć słabsze uzdrawianie, zwłaszcza przy tej fazie. Poprzednie fazy były dosyć trudne, ale tamta, która się po prostu pojawiła, no to już była wyższa szkoła jazdy. A chciałbym dzisiaj pokazać wam bossa. Wiecie, ale to co ja chcę, tak jak zresztą wspominam zawsze, nie ma żadnego znaczenia. Tutaj ta gra robi wszystko tak, żeby nam dopieprzyć. Zresztą jak większość gier. Dobra. Zapraszam na arenę. Dalej, hajs, zbieraj hajs. I myk. Tutaj co prawda, no jeszcze to nie, znaczy to nie jest odpowiednie miejsce, żeby tego użyć. Ale wiecie, znając moje możliwości, to ja bym to pewnie stracił, więc... No. Słuchaj no. Słuchajcie, no nie bez przesady. Idźcie tutaj, nie wiem, dwójkami, albo jakoś tak. Tak będzie fajnie, a nie tak... No ej, chciałem się uzdrowić. No, nacisnąłem C i nie chciało mnie uzdrowić. Coś się dzieje tutaj. Coś się dzieje na tej arenie. No hej, chciałbym może skończyć już tę arenę i dojść do trzeciej. Nie uwierzę, pokazać trzecią, ale przynajmniej dojść do niej. Hello? Dobra. Najgorsi są właśnie ci starszą. To jest po prostu nowe pokolenie debilów. No i co to ma być? No nie, już pierwsza faza i jedna mikstura poszła, to nie, to się nie skończy dobrze, to też nie będzie udane podejście. Może to źle, że tak negatywnie nastawiam na to, ale nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Ja przepraszam bardzo. Tak nie miało być. A i wy magowie. Właśnie cały paradoks tych żołnierzy, tych starczami. Oni sami w sobie są tylko właściwie bardzo wytrzymali. No obrażenia też dużo zadają. Ale ich fenomen polega na tym, że... Ich zawsze, znaczy oni są tylko tak najbardziej agresywni w momencie i najbardziej niebezpieczni w momencie, kiedy ktoś ich osłania. Właśnie ktoś taki jak oni, albo tak jak magowie. Dobra. Jeszcze jest Max z tyłu? Nawet cię nie zauważyłem. Dopiero teraz ujawniłeś swoją obecność. I co? I na co ci to było? Na co? No użyj właśnie, no. Posłuchał mnie. Raz pierwszy od bardzo dawna. Ja pierdzielę! Jak to tałataństwo pokonać? Jak to tałataństwo pokonać? Co zrobić, żeby ich zaciukać?
hajsu mi przybywa, bo już mam, znaczy bo kupuję te miksturki, mam 500, znaczy 5541, przedtem miałem mniej, także jest okej. No ale właśnie, jeszcze żeby to wygrać. A, no i ten behemot pewnie się pojawi na końcu, jak zwykle. I pewnie w asyście nie wiadomo ilu przeciwników. Ja pamiętam, że jeszcze będzie potem koleś z tym... w takim futrze jakiegoś zwierzęcia, nie pamiętam do końca. I też będzie dosyć trudny. Znaczy trudny, no... No taki behemot ulepszony, no, w każdym razie. No i to jest głupie. Jak mam... Albo się skupiam na nich, albo na tych magach, a to jest niemożliwe. Słuchaj, nie leczyć go, debile porąbane. Dobra, pierwsza faza bez mikstury. To mnie cieszy. No i... Coś nadzwyczaj... Ty jesteś ten... Silny. Zazwyczaj jednym hitem was zdejmowałem. No nic, poziom się podwyższa, to odczuwalne to już jest. No, zabrałeś mi Rage'a, głupku. I co teraz? No i teraz nie mam Rage'a, przez ciebie. Niby ci z tymi sztyletami są godni, znaczy są, niby są łatwiejsi od tych... z tymi mieczami, ale moim zdaniem jest właśnie na odwrót. Moim zdaniem jest na odwrót i to właśnie tamci są, zadają o wiele silniejsze ciosy. Dobra. Pora to skończyć, więc kończ walcz, wstydu oszczędź. No, gin, powiedziałem. A ty się już nie baw tym kostulem, bo mnie też denerwujesz. No. Ich zabijanie nigdy nie będzie mnie denerwować. Tylko ja jednego zabiłem. Ale bieda. No i... Kurde! Jezu, jak was zabić? Odpowiedź brzmi normalnie, bronią. Ale nie o to chodzi. Dobra, przynajmniej jeden z was poszedł w luj. Oj, no nie! Ty, nie rozpędziłeś się za bardzo? No kurde, byłem tak blisko pokonania ich. Nie tak miało być. I ja powiem wam, że na bank, ostatnia faza to będzie sam champion, znaczy ten sam behemot. I nic poza nim nie będzie. Ale oczywiście nie doszedłem do tego, no bo po co by tak robić? I tak jak się cieszyłem, że o, fenomenalne wejście, fenomenalny początek, tak tutaj popieprzony koniec. No dobra, tym razem skupmy się na tym, co tu ma zostać przeprowadzone.
ponieważ no od tego tutaj to może odmienić oblicze Ziemi, tej Ziemi, jak powiedziała pewna sławna osoba. Co ja za głupoty gadam w ogóle? Dobra, panowie. O, czterech naraz z kosiem. To jest pozytywne. Tylko co z tego, skoro pewnie długo mój triumf nie będzie trwał. No dobra. Ty jesteś ostatni, więc nic mi nie zrobisz. Chyba. Stary! No właśnie. Tak się śmiałem z magów, a teraz to jest po prostu zmora. Ale przedtem to magowie nie mieli zbytnio czym się pochwalić, a teraz to wręcz przeciwnie. Ty, z tymi skrzydełkami, gin w końcu. Właśnie. Jest faza numer 3. I od... Nie, chciałem go od tyłu. Jak taki prawdziwy gladiator, prawdziwy spartiata. Bo wiecie, w Sparcie to lubili robić różne fajne rzeczy. Nie tak jak w filmie 300, że o, mężczyźni męscy 100%. Nie, tutaj tam tak nie było, tam to lubili swoje towarzystwo i to w fizycznym tego słowa znaczeniu. Znaczy, można lubić swoje towarzystwo, ale tak jak wspominałem, tam to miało zupełnie inne znaczenie. Na pewno nie tak delikatne jak teraz ja to ująłem, nie? Okej, może moje smutne życie tutaj nie zostanie utracone przeze mnie. Ale wiecie, może. Ja tak prowizorycznie tylko zakładam. Tak, nie chciałem się leczyć, chciałem trzęsienie ziemi zesłać. To uczucie, kiedy chcesz zesłać trzęsienie ziemi, ale się leczysz. Nikt tak nie ma. Ty, z tym kosturem. Właśnie. I was dwóch chyba zostało, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. Gorzej, jeżeli ten behemot wyjdzie z innymi żołnierzami. No tak. Czemu ja sądziłem, że on sam wyjdzie? No nie, ilu was tu jest? Proszę natychmiast wyjść z tego miejsca. Dobra, nikt już się nie będzie uzdrawiać. To bardzo, bardzo dobrze. Tylko zanim tego behemota dobije... Właśnie on paradoksalnie jest najsłabszy z tych wszystkich. Jedyne co dobrze robi, to zadaje ciosy. Szlak. Okej. Okay. Może mi się uda go zabić? Uda mi się go zabić? Tak, uda mi się go zabić. Super, hurra! Tak, fajnie, udało się. No i trzy gwiazdki to like a boss normalnie. Ale nie ma co przedłużać. O, jest nowa broń. Nowa broń, czyli nowe koszta. Ja to wszystko pozytywnie, nie? Tutaj odczuwam. Nowa broń, nowe koszta. Okej, okay, co my tu mamy? Plus 15 do ataku. Minus 6 do ataku. Ale zachwyt, no tak, no jednak kaktus. Jednak kaktus ma swój ten urok. No, to na pewno bardziej emocjonujące show niż walka z zwykłym mieczem czy tam maczugą. Ale nie, no na dalszym ciągu wezmę te podwójne bronie. O Jezu. Jezu, ile ja mam teraz kasy? Znaczy,
sensie bardzo, bardzo mało i to jest smutne. Tylko cztery takie miksturki mogę kupić. Grozi nam normalnie bida. Bida z nędzą. No ale nic. Spróbujmy się zmierzyć z bossem. Okej, jest boss. Jezus, ilu was tu jest? Zanim ten Justonius wyjdzie, to już srogi wpierdol będę miał. I się założę, że ten boss wcale nie będzie taki trudny, tylko po prostu ci, co będą przed nim, no sprawią jakiś tam, jakiś tam problem. I ciekawe, ile w ogóle faz to będzie miało. A, no i muszę pamiętać o zbieraniu hajsu. Okej, 3. Nie jest źle, ale dobrze, no też jakby nie jest. Ja się domyślam, że to nie będzie lajtowa walka. No! Panowie! Ilu was tu jest? O, fajnie. Ciebie jeszcze tu brakowało. Dobrze, że nie ma jeszcze Brutal Behemota, nie? O. Okej. Całkiem przyjemna walka, w sensie przyjemna, bo ja wygrałem. Okej, ciebie muszę szybko zabić. Dobra. No dobra, pora na powrót, bo jak zwykle ktoś mi przerwał, no ale nic. Okej, jest boss, z tego co widzę. Wcale mi się to nie podoba. Znaczy tutaj są jakby słabsi ci przeciwnicy. Ale to i tak mnie nie satysfakcjonuje. Okej, co tutaj się wyprawia? Okej. Juston... Czemu to się zacięło? Ej, no i w takim momencie! I widzisz, przez to, że to się zacięło, to... Taki ząb. Ale czy mi się, kurde, wydaje, czy on jest słabszy od poprzedniego bossa? Bo tak szczerze, co on tak naprawdę robi? No, no nic, no... Błagam was! Pokonanie większości rund zabiera mi więcej czasu niż pokonanie jego. Ale daje dużo kasy, no to biorę, nie? Co to była za walka? Boże, co? Our hero's name echoed throughout the empire. He was granted the right to compete in the Colosseum. Oh. Teraz będziemy magować tutaj, czarować i w ogóle, ale no, widzicie, jaką miałam kasę tutaj słabą. Ja nawet nie patrzę, czy mnie na to stać. 5000. Dobry żart. Świetny żart, staruszku. W każdym razie. No, wreszcie udało się dotrzeć do Koloseum. Także to jest sukces. Udało mi się to zrobić. A póki co się z wami żegnam i do następnego.